Witam wszystkich serdecznie pokojem Bożym. Bracia, siostry i wy także dzieci, które tutaj jesteście. Chciałbym coś do was powiedzieć. Dzisiaj na lekcji mówiliśmy o niezależności. Wspomniane też było coś na temat relacji. Bóg, stwarzając człowieka, stwarzając nas wszystkich, tak to wszystko ułożył, że jesteśmy przystosowani i przeznaczeni do tego, żeby żyć w relacjach. Nie samotnie, ale tworząc pewne więzi, pewne relacje między ludźmi, między sobą nawzajem, a przede wszystkim stwarzając nas, Bóg chciał, żebyśmy mieli taką głęboką więź i relację z Nim samym. Czy czuliście kiedyś coś takiego, że Bóg tak jakby o was zapomniał? Tak jakby gdzieś zgubił do was adres czy numer telefonu, że się nie odzywa? Są różnego rodzaju sytuacje w życiu, przeżywamy doświadczenia, ból, jakieś rozczarowania i tak jakby od Boga nie ma żadnej odpowiedzi. Tak jakby Bóg o nas zapomniał, tak jakby przechodził obok nas. Nieraz widzę, jak niektórzy ludzie, niektórzy od dziecka, mógłbym tak powiedzieć, wychowani w rodzinach wierzących, mówią, ale Bóg mi nie jest do niczego potrzebny. Po co mi to? Przecież to mi nic nie daje. Kościół? Przecież tu nie ma żadnej nie ma żadnego miejsca do samorealizacji, do tego, żeby mógł coś robić, mógł działać, mógł się odnaleźć. Czy gdzieś my po drodze naszego życia nie zagubiliśmy Boga? I pojawia się pytanie, dlaczego czasami tak trudno znaleźć tego Boga? Dlaczego czasami tak trudno jest nam powiedzieć o tym, kim faktycznie dla nas jest Bóg? Wielokrotnie słyszeliście kazania na temat tego, że trzeba iść i głosić ludziom Ewangelię, trzeba iść i nieść tą dobrą nowinę. Tylko jeżeli już stajemy przed tym faktem, to pojawia się pytanie, no ale o czym ja mam tym ludziom powiedzieć? Czy ja faktycznie tak dobrze znam Boga, żeby mógł się z nimi dzielić tym, kim i czym faktycznie dla mnie Bóg jest? Boże obietnice mówią, że jeżeli chcemy Boga szukać, to On pozwoli się odnaleźć. Dzisiaj był przytoczony werset z Ewangelii Mateusza z 11 rozdziału i 29 wersetu. Ewangelia Mateusza, przeczytam 7 rozdział i 7 werset, mówi coś takiego. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzę wam. Jeremiasz w 29 rozdziale i w wersecie 13 mówi coś takiego. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. Dzieje apostolskie, 17 rozdział, werset 27.
mówi o tym, że Bóg nie jest daleki. Nie jest daleki tym, którzy Go szukają. On jest blisko. I faktycznie tak jest. Bóg stale jest przy nas, Bóg stale jest koło nas. Pojawia się tylko pytanie, dlaczego jeżeli Bóg jest tak blisko, czasami tak trudno jest nam Go odnaleźć? Może problem nie jest w Bogu, że nam nie odpowiada, ale problem jest w nas. Jezus, gdy był tutaj na ziemi, często rozmawiał z ludźmi. Garnęli się do Niego ci, którzy byli grzeszni, poobijani przez życie, przez tych, którzy byli przewodnikami, byli uznawani za margines. Faryzeusze, uczeni w piśmie, często na poboczu, tak, przyglądając się tym tłumom i przysłuchując się temu, co Jezus mówił, tak mówili, no, on z grzesznikami siada, z grzesznikami jada. Kto to jest? Jezus, znając ich serca, słysząc to, co mówią, powiedział im raz w trzech takich przypowieściach o tym, jakie jest podejście Boga do ludzi. Znacie te trzy przypowieści. Pierwsza to o zagubionej owcy, gdzie pasterz, który miał 100 owiec i miał pilnować tych 100 owiec, gdy na pustkowiu jedna się zgubiła, zostawia 99 i idzie szukać tej jednej zagubionej. I gdy ją znajduje, kładzie ją na swoje ramiona i raduje się. A gdy przychodzi do domu, zwołuje przyjaciół, sąsiadów, mówiąc do nich: weselcie się ze mną, gdyż znalazłem moją zgubioną owcę. Druga przypowieść o kobiecie, która miała 10 monet, srebrnych drachm. I pewnego razu, gdy może wieczorem liczyła te monety, okazuje się, że jednej brakuje. Nie przechodzi nad tym do porządku dziennego, ale przesuwa wszystkie meble, wymiata, szuka, przegląda wszystkie kąty. I gdy znajduje, co robi? Zwołuje przyjaciół oraz sąsiadki i mówi: weselcie się ze mną, gdyż znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Trzecia przypowieść o synu marnotrawnym. Człowiek, który przez swój egoizm wymaga na ojcu połowę majątku. Potem zabiera i tak jakby chcąc zapomnieć o tym wszystkim, co do tej pory przeżył, udaje się jak najdalej od rodzinnego domu. Tam znajduje oczywiście przyjaciół, którzy bardzo szybko pomagają mu te pieniądze wydać. Ale w tym wszystkim, w tym całym natłoku w Charmitrze, raptem się okazuje, że to bogactwo szybko się kończy. Młodzieniec sprzedaje to odzienie, które ma, zostaje w samych łachmanach, a potem, gdy nie ma już co jeść, najmuje się u jednego z mieszkańców tego kraju, by paść świnie. I gdy już jest tak jakby na samym dnie, gdy już jest tak głodny, że chciałby jeść to, czym żywiły się świnie, przychodzi mu myśl: wrócę do domu ojca. I wiecie, że skruszony wraca, myśląc, że popełnił tak wielkie zło, że już nie jest godny tego, by nazywać się synem. Już chciałby już tylko tam być, nawet jako sługa. Ale ojciec go przyjmuje i co czyni? Urządza
na Jego przyjęcie wspaniałą ucztę. Wiecie, w tych trzech przypowieściach, oprócz tego, że możemy zobaczyć podejście Boga do ludzi, do zagubionych ludzi, zagubionych w grzechu, możemy odnaleźć trzy typy ludzi. I myślę, że każdy z nas w jakimś etapie swojego życia mógłby w jednej z tych postaci się odnaleźć. Pierwsza osoba to ta, która uświadamia sobie, że jest zagubiona w życiu, ale nie zna drogi powrotu. I nawet jak bardzo by się nie starała tego, by znaleźć tę drogę, to może upłynąć całe życie, a ona ciągle będzie zagubiona. Ale w tej sytuacji pojawia się Bóg, który wychodzi naprzeciw i wskazuje drogę wyjścia. Druga osoba to ta, która nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że się zgubiła. Ale tutaj też Bóg szuka i pokazuje, że każda osoba jest dla Boga tak samo ważna i cenna. I trzecia osoba to ta, która zna drogę powrotu, ale nie chce wrócić. Świadomie wybiera drogę inną niż ta, która prowadziłaby do Boga. Może się pojawić pytanie, czy jeżeli ktoś świadomie wchodzi na drogę grzechu, odwraca się od Boga, czy takiemu komuś Bóg może wybaczyć? Nie chcę w tej chwili w to się zagłębiać, ale zwróćcie uwagę, że w tej opowieści Bóg cały czas, tak jak ten ojciec, wychodzi codziennie i się przygląda i oczekuje. Ciągle czeka. Powiedziałem, że czasami trudno jest odnaleźć Boga. Może dlatego, że my od tego Boga właśnie uciekamy. Mówione dzisiaj już tu było o Adamie. Pamiętacie, co zrobił Adam, gdy uświadomił sobie, że popełnił grzech i wiedział, że Bóg przyjdzie? Uciekał. Schował się wśród listowia, w krzakach, bo bał się konsekwencji grzechu, gdy Bóg przyjdzie. Jakub uciekł od swojej rodziny, uciekł od swojego brata na pustynię. Być może ze świadomością, że długo nie pożyje, bo za jego kłamstwa, za jego knowania wiedział, że jego brat ściga i go szuka. I wtedy, kiedy już praktycznie mówiąc zmęczony, znużony, przy drodze zasypia w piachu, kładąc głowę na kamieniu, przyśnił mu się sen. Widzi drabinę. Po tej drabinie wchodzą i schodzą aniołowie. Bóg daje Jakubowi odpowiedź. Kocham cię, mimo twoich grzechów i mimo tego, co złego zrobiłeś, ja nadal przy tobie jestem. Ja jestem w stanie ci to wybaczyć. Jonasz. Bóg dał mu zadanie. Miał do Niniwy zanieść poselstwo, by ostrzec tych ludzi, że czynią przed Bogiem zło i mają się nawrócić. Jonasz chciał uciec przed Bogiem. Ale nawet gdy był na statku, i tam go Bóg odnalazł. I wtedy, kiedy wpadł do wody, Bóg też go nie zostawił i posłał
rybę, która go połknęła. Przez to doświadczenie Jonasz zrozumiał, że mimo tego zła, które chciał uczynić, Bóg dalej przy nim jest i jest w stanie mu przebaczyć. Saul z determinacją udawał się do Damaszku, by rozwijający się tam zbór chrześcijański spacyfikować, a tych wierzących powsadzać do więzienia. Ale Bóg też Saula odnalazł. Doświadczył go i gotów był wyposażyć go na nową drogę. Dał mu odczuć, później już Pawłowi, że stale przy nim jest i o niego się troszczy. W jaki sposób my, jako ludzie wierzący, staramy się uciekać przed Bogiem, zachowując pozory, że faktycznie to nie tak, że my jednak do Boga idziemy i lgniemy. Pierwsza rzecz, czas. Wyszykujemy tak wiele zajęć, poświęcamy się w zborze, w rodzinie, w pracy zawodowej, a gdy już nie mamy co robić, uciekamy w tak wielką masę rozrywek, by tylko nie mieć chwili i możliwości na chwilę spokoju. Bo gdy będzie chwila spokoju, powrócą te natrętne myśli o Bogu i o wieczności. Jest bardziej wyrafinowany sposób. Pseudoreligia. Zachowujemy pozory. Mówimy wiele o Bogu. Bardzo uwielbiamy długie dysputy teologiczne, które nie mają żadnego praktycznego zastosowania, a mają tylko pokazać naszą biegłość umysłu. Mówimy wiele o Bogu. Udzielamy się. Angażujemy. Ale w tym wszystkim więcej jest naszego ja i naszego starania niż Boga. Jeszcze inni stosują samorealizację. Wiemy, że nasze życie musi być moralne. Nie możemy czynić źle, nie możemy mówić źle. Staramy się czynić tak, by nie było do nas żadnego zarzutu. By ludzie, którzy na nas patrzą, mogli powiedzieć, ten człowiek jest dobry, dobrze czyni, źle nie mówi. Ale w tym wszystkim znowu kładziemy nacisk na ja. A nie ma Boga. Jeszcze inni idą drogą wzruszeń i emocji. Gdzie nasza duchowość jest odmierzana przez ilość wylanych łez, podnoszenia rąk i oklasków na chwałę Pana. Gdzie nastrój i odpowiednia muzyka ma spowodować, że czujemy się naładowani i czekamy kolejnej takiej chwili, gdzie będziemy mogli znowu, w cudzysłowie, podładować duchowe akumulatory. Tylko wiecie, czego mi w tym wszystkim brakuje? Może to nie są rzeczy złe, ale jeżeli zabraknie w tym wszystkim pełnego oddania i zaufania Bogu, to do Boga nas nie przybliża. Musimy znaleźć się w takiej sytuacji, w takim momencie, kiedy my całkowicie zaczniemy polegać i oddamy się Bogu, tak jak dzisiaj to zostało powiedziane, otworzyć te drzwi swojego serca, bo Bóg ciągle jest, stale przy nas, koło nas, stale puka. Tylko czemu my nie chcemy otworzyć tych drzwi? Otworzyć drzwi w tym pełnym zaufaniu i pełnym oddaniu dla Boga. By realne i rzeczywiste stało się to,
co już dzisiaj zostało tu powiedziane. Wtedy, kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Słaby w swoim własnym ja, a mocny w działaniu Boga i w Chrystusie. No dobrze, ale teraz możecie zadać mi pytanie. To w jaki sposób doprowadzić do tego, by odnaleźć Boga? By w pełni na Nim polegać? By Mu się oddać? By nie szukać stale tego, co ja mogę zrobić? By nie myśleć o tym, co jeszcze ja muszę? Ale by najpierw pozwolić, by Bóg zadziałał, a wtedy ja poprzez swoje uczynki i wszelkie dobre zachowanie będę tak jakby potwierdzał to, że wierzę w Boga. Pierwsza rzecz. Musi w nas być pragnienie. Pragnienie tego, by chcieć być blisko Boga. Czytałem dzisiaj werset. Jeremiasz to powiedział: bliski jest Pan tym, którzy całym sercem do Niego lgną. Druga rzecz. Nie wystarczy tylko pragnąć. Pragnąć całym sercem. Trzeba też poznać to, czego Bóg od nas chce. A tego nie da się inaczej, jak tylko przez studiowanie Słowa Bożego. Przebywanie wśród ludzi, dla których Słowo Boże jest ważne i wartościowe. Studiować, zgłębiać. I kolejna rzecz. Przyznać się. Przyznać się do tego, że my w swoim życiu często uciekamy. W sposób albo jawny, tak jak ten syn marnotrawny, albo w sposób bardziej subtelny, który tak jakby zachowuje pozory duchowości, ale w rzeczywistości są to tylko nasze własne starania, a nie pełne zaufanie i oddanie Bogu. Kolejna rzecz. Poddanie, przyjęcie przed Bogiem jednej prawdy oczywistej. Że sami swoim własnym staraniem my się nie zmienimy. Powinniśmy poprosić i zaprosić Boga, by zechciał działać w naszym życiu, by się nas dotykał. A my tego bardzo chcemy i pragniemy. I gdy będzie w nas to staranie, gdy będziemy chcieli i starali się w taki sposób postępować, Bóg dawał i daje nam obietnicę, że pozwoli się odnaleźć i będzie to żywa relacja. Tylko wiecie co? My często wtedy możemy dokonać dwóch wyborów. Albo faktycznie w tym momencie staniemy, zatrzymamy się w tym biegu i pozwolimy, by Bóg wszedł do naszego serca. Albo dalej będziemy biec. Dalej będziemy szukać. Bo boimy się jednej rzeczy. Ja kiedyś słyszałem takie porównanie. Wiecie, dzieci, które w domu bawią się w policjantów i złodziei, są tak zajęci zabawą i w pewnym momencie przerażenie. Bo słyszą czyjeś kroki. Czyżby to faktycznie prawdziwy złodziej wszedł do domu? Sztywnienie, przerażenie. W naszym duchowym życiu my często też tak sztywniejemy i ogarnia nas przerażenie, gdy uświadamy sobie, że Bóg to jest żywa istota. To nie jest to, co my sobie czasami wyobrażamy, że to jest nieskończone dobro, piękno, o, nawet coś więcej. Duch, który ma moc, działa. Nie. Bóg to żywa istota, który stworzył nas na swój obraz
i podobieństwo. I stwarzając nas, wpoił w nas to, byśmy odczuwali potrzebę relacji z Nim. Byśmy pozwolili Mu wspólnie razem przez to życie iść. Nie jako my niezależni od Niego, ale jako ci, którzy współdziałają na tej drodze. Ta znajomość, która może kiedyś nam się gdzieś zagubiła, a mam nadzieję i wierzę, że raczej wielu z nas tej relacji i znajomości nie zagubiło. A jeżeli gdzieś coś się przykurzyło, to mam nadzieję, że ta relacja i znajomość z Bogiem zostanie odnowiona. Bo wiecie, mówiliśmy już dzisiaj na lekcji o tym, że dla Boga nie ma nic ukrytego w nas. I tu nie chodzi tylko o nasze uczynki, ale myślę, że bardziej chodzi o to, co jest w nas. O nasze myśli, plany i na pewno emocje. Zechciejmy tak czynić i tak prowadzić nasze życie, by w każdym z tych elementów Bóg był istotną częścią. Byśmy umieli na Bogu polegać i Mu w pełni zaufać. Nie tylko wtedy, kiedy jest nam ciężko. Nie tylko wtedy, kiedy przeżywamy trudy i doświadczenia. Bo myślę, że to, co dzisiaj już było przytaczane, ta przypowieść, to przysłowie, gdy trwoga to do Boga, ma w sobie jakąś mądrość. Ale obyśmy umieli do Boga przychodzić z każdą wiadomością. Nie tylko tą, że Boże, choruję, pomóż mi. Boże, ktoś bliski choruje, pomóż mi. Ale też to, dzieje mi się dobrze. Dzisiaj przeżyłem, coś mnie złego uniknęło. Umieć z tym do Boga też się zwracać. Kończąc, chciałbym, byście może jednak powstali, bo chciałbym zakończyć to, co w tej chwili mówię, pewną modlitwą. Drogi Ojcze w niebie, wielu z nas straciło dużo czasu, myśląc, że próbują Cię znaleźć, podczas gdy w rzeczywistości uciekali od Ciebie. Dziękuję Ci, że nie przestałeś nas ścigać. Prosimy, byś każdego dnia przyciągał nas wciąż bliżej i bliżej do siebie. Abyśmy znaleźli Ciebie i odpoczynek dla naszych dusz. Dziękujemy Ci za niewyczerpane zasoby Twojego miłosierdzia. O to Cię proszę dla siebie i dla nas wszystkich w imieniu Jezusa. Amen.